Niezwykle udane było trzecie, 19 zimowe Grand Prix Sztumu w biegach przełajowych 2017-2018, w których wystartowało ponad 600 osób, w tym ponad 330 osób w biegu głównym kobiet i mężczyzn na dystansie 9,2 km, 60 osób w biegu juniorów na dystansie 4,6 km, 150 dzieci, ponad 50 uczestników marszu Nordic Walking oraz pierwszy raz 17 osób w Canyon Cross, czyli w biegu z psem na smyczy. 17 lutego start i metę umiejscowiono tradycyjnie na sztumskiej plaży. Organizatorzy podkreślają liczny udział mieszkańców powiatu sztumskiego w trzecim biegu oraz rekordowy udział uczestników całego zimowego Grand Prix. Choć zabrakło sztumskiego faworyta, Bartosza Mazerskiego, który nie mógł uczestniczyć z przyczyn zdrowotnych, emocji nie zabrakło. W trzecim biegu zdecydowanie wygrał Andrzej Rogiewicz, drugi był Mateusz Niemczyk, a trzeci Michał Derdowski. 19 Grand Prix Sztumu wygrał Mateusz Niemczyk, KKB Starogard. Wśród kobiet w trzecim biegu wygrała Małgorzata Tuwalska z Antyra. W sumie była pierwsza w całym cyklu Grand Prix. Takie malutkie przyspieszenie, żeby nie było kolizji z Nordic Walking. To chyba jest z nimi. To się utopili, to panie Ryszardzie. Razem. A będą morsy dzisiaj? Na bas. No niestety musimy poczekać jeszcze. Nie widać, no trudno. Ale zaczynamy. Dobra, panowie, przyznajemy się 10:35, ale na prośbę firmy Good Time, żeby nie było kolizji z Nordic Walking, ale nie będzie. Czy jeszcze ktoś jest? Uwaga, uwaga. Dron widzimy, będzie film. Rozpoczynamy odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i ruszyli. Ale tu nas jest, drodzy Państwo, bardzo liczna grupa uczestników. Nawet po lodzie biegamy. Powodzenia i do zobaczenia na drugim punkcie na mecie. A proszę Państwa, oczekujemy. Ogromna brawa! Krzysztof Padłowski, pierwszy zwycięzcą wrożony dla Pani Krok, który biegł z Pani Sztumy. Przepraszam, Stryk. Nie, nie, nie. Gotowy, proszę Państwa, czolec prezydium, życzenia Ludowe Zespoły Sportowe. Panie Krokie, mamy pierwszego maszera. Sam biegam od pierwszej edycji zimowego Grand Prix Sztumu. Wcześniej biegaliśmy tylko gdzieś na podwórku, po lesie, na luzie, a na smyczy to są nasze pierwsze zawody. Czy trudno biega się z psem? Nie, zdecydowanie łatwiej, jak samemu. Przyjemniej z kimś, jakby ktoś, kto nam pomaga biegać. Nie musimy liczyć tylko na siebie, ale też na pieska, jak nam się nie chce, albo jesteśmy bardzo zmęczeni. A jak się biegło w Sztumie? Rewelacyjnie, jak co roku. Biegam, Grand Prix Sztumu już jest moją którąś edycją, ale z pieskiem po raz pierwszy. Ryszard Mazerski, dyrektor biegu, prezes Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantry Sztum. Prawie 500 uczestników na starcie trzeciego biegu i bliska ta liczba była w poprzednim biegu głównym na 9,2 km, jak i w biegu juniorów na 4,6 w marszu Nordic Walking, Canyon Cross i w dniu dzisiejszym bardzo liczna grupa dzieci. To ogromnie cieszy przy naprawdę w tej chwili nawale organizowanych imprez, bo w tej chwili jest tak dużo imprez, że zorganizowanie Grand Prix, i to Grand Prix, że trzy biegi liczą się
trzy są biegi, trzy liczą się do końcowej klasyfikacji, naprawdę musi być na wysokim poziomie organizacyjnym i to z dużą grupą, bo to nie tylko oczywiście ja, bo nic się w pojedynkę nie zdziała. Ponad 50 osób dzisiaj pracuje przy organizacji tej imprezy. A ile uczestników biegu głównego było dzisiaj? Z tego co mi powiedziano, to było prawie 400, ale to zarówno, no bo tyle po prostu wydano chipów i numerów w biegu głównym kobiet, mężczyzn, juniorów, canicross i marszu Nordic Walking. My w tej chwili nastawiamy się na to, żeby było jak najwięcej mieszkańców Sztumu, miasta i gminy, powiatu sztumskiego, bo to jak już wcześniej powiedziałem, jest bardzo dużo imprez i w tej chwili zawodnicy po prostu mogą wybierać, ale nam zależy na propagowaniu zdrowego takiego stylu życia, ruchu dla zdrowia w biegu, marszu, Nordic Walking i liczy się po prostu udział. Takie zawody to także doskonała promocja gminy Sztum i miasta. Tak, to jest doskonała promocja. Te Grand Prix Sztum organizowane pod patronatem Leszka Tabora, burmistrza miasta i gminy w Sztumie. Zresztą tak jak mówiłem, tutaj burmistrz jest były mój zawodnik, jest od początku Grand Prix, biega, sprawuje patronat, były biegi o puchar burmistrza, czy jak nie biegał, to jako gość, czy jako burmistrz i to właśnie jest doskonała promocja, bo teraz, tak jak powiedziałem, organizuje się bardzo dużo biegów w dużych, większych miejscowościach, czy nawet na wsi, no bo to jest naprawdę świetna promocja swojego miejsca zamieszkania. W biegu głównym kobiet i mężczyzn pierwsze piątki otrzymały nagrody finansowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie. Dodajmy, że w biegu na dystansie 9,2 km uczestniczyła Jolanta Szewczun, przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego oraz Leszek Tabor, burmistrz Sztumu. Imprezę zorganizował LKS Zantyr.